Dzień dobry lub buenos dias, jak to woli. Z tej strony Loco, jesteście na kanale Centrum Rowerowego, a ja zapraszam Was na kolejny vlog pod tytułem Trenuj z Marczyńskim. Jedziemy! Kochani, lato w pełni, wysokie temperatury, słońce, upały dały się już nam w tym roku we znaki, dlatego dzisiaj chciałbym poruszyć sobie właśnie taki temat. Jak radzić sobie z treningami w upalne dni i chciałem Wam przekazać troszeczkę tipów, które na pewno Wam pomogą, które pozwolą Wam trenować bardziej efektownie i cierpieć mniej podczas upalnych, słonecznych dni. Moi drodzy, co jest najważniejsze w takie upalne dni? Najważniejsze to nie przegrzewanie się. A żeby nie przegrzewać się, musimy pamiętać przede wszystkim o odpowiednim nawodnieniu. Jak sprawdzić, czy jesteśmy odpowiednio nawodnieni jeszcze przed wyjściem na rower i to, co zrobić jeszcze przed wyjechaniem na trening, o tym teraz. Mianowicie, bardzo łatwo możecie znaleźć w internecie tabele, możecie sobie nawet takie tabele wydrukować i powiesić w Waszej łazience. My taką tabelę, która jest tak naprawdę paletą kolorów, mieliśmy zawsze powieszoną w naszym teamowym autobusie, więc jeszcze przed treningiem, przed wyścigiem, kiedy idziemy załatwić swoją potrzebę do toalety, po prostu kontrolując kolor oddawanego moczu, jesteśmy w stanie już dużo powiedzieć o stopniu naszego nawodnienia jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Bardzo ważną sprawą podczas upałów jest odpowiednie przygotowanie naszego picia i jedzenia. Jak wiemy, wraz z potem wypacamy bardzo wiele mikroelementów, które musimy uzupełniać. Najważniejszym mikroelementem jest tutaj sód, czyli można powiedzieć zwykła sól kuchenna. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby przed treningiem robić sobie napoje izotoniczne. Później na trasie zawsze łatwiej będzie znaleźć nam jakąś wodę, ale póki możemy, powinniśmy tych elektrolitów do naszego organizmu dostarczać, więc na start proponuję obydwa bidony z izotonikiem. Jeżeli planujemy trening dłuższy, są też również takie saszetki jednorazowe, które możemy wziąć do kieszonki i później wraz z wodą dalej na trasie je stosować. Albo druga alternatywa to batony, w których zawarte są również mikroelementy. Banany też polecam. Kolejny tip na upały to jak przygotować swój naturalny izotonik, jeżeli jesteście zmęczeni już piciem tak zwanych proszków i odżywek, które kupujecie w sklepie. Bardzo prosty sposób. Bierzecie, mieszacie 100% sok owocowy z wodą w stosunku 1:1, czyli propozycja moja, 2-litrowa butelka, litr soku naturalnego, litr wody i płaska łyżeczka soli. Odzież kolarska. Wiadomo nie od dzisiaj, nie tylko z roweru, ale także z życia normalnego, że jaśniejsze kolory są na pewno lepsze na lato, ponieważ mniej przyciągają słońce. Na pewno jest to ważna rzecz, chociaż moim zdaniem dużo ważniejsze jest to, żeby nasze ciuchy były wykonane z naprawdę przewiewnych, dobrze oddychających, dobrze odprowadzających pot materiałów. W Polsce oczywiście wysokie temperatury czasami się zdarzają, ale głównie takie warunki znajdziemy na południu Europy, czyli podczas naszych wyjazdów do
Włoch, czy właśnie do Hiszpanii. Ponieważ w tych krajach panują wysokie temperatury w okresie letnim i nie tylko, praktycznie w każdej wiosce możecie znaleźć fontanelle albo las fuentes, czyli tak zwane źródełka. Jeżeli widzicie, że przy źródełku, na przykład we Włoszech, macie napis non potabile, więc to jest woda, która nie jest zdatna do picia. Potabile to woda, która jest zdatna do picia. W Hiszpanii potable to woda, którą można pić. Non potable to woda, której nie można pić. Ja przez 20 lat bycia zawodowcem zawsze korzystałem z takich miejsc i nigdy nie miałem żadnych problemów żołądkowych. W większości przypadków ta woda jest bardziej czysta i bardziej zdrowa niż butelkowana woda ze sklepu. Więc polecam korzystać z takich rozwiązań. Moi drodzy, kiedy mówię o upałach, mam na myśli naprawdę wysokie temperatury. Kiedy wyjeżdżałem dzisiaj o 9, mieliśmy w Grandzie już 27 stopni. Teraz jest godzina 11, są stopnie 34, a maksymalna dzisiaj ma być 41. Kolejna rzecz, o której nie możecie zapominać w takie dni jak dzisiaj na załączonym obrazku, to kremy z filtrem UV chroniącym nas przed poparzeniami po prostu. 30 moim zdaniem to jest minimum, ale bardziej polecałbym 50. Jeszcze jedna ciekawostka dla Was na pewno, dla tych, którzy troszeczkę bardziej śledzą kolarstwo jako sport i oglądają wielkie tury, przede wszystkim Tour de France czy Vuelta, gdzie temperatury są naprawdę bardzo wysokie. Możecie zobaczyć, jak czasami kolarze podjeżdżają do samochodów technicznych i biorą specjalne pakunki z lodem. Co to są te pakunki? Nic innego jak pocięte rajstopy lub pończochy zawiązane supłem na jednej i drugiej stronie. Do środka pakują masażyści kilka kostek lodu. Kładziemy je na kark i takie oto pakunki lodowe chłodzą nas przez dobrych kilkanaście minut. Można stosować w domu przed startem na trening. Pół godzinki w mega chłodzie można pojechać. Sorry za dzisiaj, widzieliście, że od któregoś wejścia audio nie było najlepszej jakości, ale to dlatego, że podczas jednej z nagrywek nastąpił crash sprzętu i niestety adapter łączący nadajnik mikrofonu z telefonem eksplodował, ale jadę z mniejszą prędkością. Mam nadzieję, że mogliście mnie dobrze słyszeć. Tymczasem żegnam się dzisiaj z Wami i już teraz zapraszam na kolejnego vloga. Hasta luego.